Rodzice Fabiana sami zgłosili syna do FC Wrocław Akademii już 6 lat temu. Na przeprowadzkę 11-latka z Kluczborka do stolicy Dolnego Śląska było jednak za wcześnie. W wieku 13 lat Fabian już świadomie podszedł do rodziców, powiedział, że on już jest gotowy i w 2017 w lipcu Fabian już na stałe przeniósł się do Wrocławia, gdzie mieszkał tutaj w miejscowym internacie. Fabian oprócz imponującego jak na swój wiek wzrostu ma równie wielkie umiejętności. Już od roku zabiegały o niego najlepsze kluby Europy. Mieliśmy oferty z takich klubów jak Sporting Lizbona, Benfica Lizbona, jeśli mówimy o Portugalii, jeśli chodzi o Włochy, mieliśmy ofertę z Interu Mediolan, z Juventusu. W Liverpoolu ma się skupić na dalszym rozwoju. Między innymi dlatego ani on, ani jego rodzice nie mogą udzielać wywiadów przez kilka najbliższych tygodni. Jest to element dostrzeżenia wielkiego piłkarskiego talentu, bo Mrozek jest uznawany za najlepszego bramkarza w kraju, jeśli chodzi o rocznik 2003. Klubowi koledzy już teraz zazdroszczą mu przenosin do miasta Beatlesów. Wiadomo, że każdy z nas chciałby pójść taką ścieżką, jaką Fabian obrał, no i właśnie dlatego tutaj jesteśmy, bo ufamy trenerowi, że tą samą ścieżką pójdziemy. Na pewno wszyscy podpatrują u niego różne style i różne zachowania. Według nieoficjalnych informacji klub z Wrocławia zainkasował za transfer ponad 1 000 000 zł, więcej niż wynosi roczny budżet. Te wszystkie pieniążki, które mamy, położymy na dalszy rozwój, na poprawę bazy, bo wiem, że to nie jest nasz ostatni transfer. W Liverpoolu Mrozek będzie rywalizował także z innymi polskimi bramkarzami. Wrocław, Rafał Stefaniak.